Dzisiaj pokażę wam, jak wymieniać żarówki w Audi Q7 ksenony, czyli te tam. Będę wymieniał na Osram Nightbreaker. Odbezpieczamy ten zatrzask. Wtedy mamy dostęp do wtyczki. Ściągamy wtyczkę. Mamy wtyczkę. I tutaj mamy też zatrzask. Naciskamy go. Widzicie? Tutaj tylko jest teraz taki trik przy wyciąganiu. Trzeba powoli. Przesuwamy zatrzask i demontujemy obudowę ksenona. Tu mieliśmy założone Philipsy Xen EcoStart 2K19 D3S 35 W, 42 V prawdopodobnie też. Ściągamy wtyczkę. Żeby ona tu nie kolidowała najlepiej. I tutaj mamy takie dwa motylki. Obracamy je. Wyciągamy ksenona. Zobaczymy, jak wygląda. Nie wiem, czy widać, ale tu jest taki już trochę wyżarzony, bo to są żarniki. Nie wiem dlaczego takie to jest wyżarzone. Wciąż świecą dobrze, ale żona mi mówiła, że trochę źle widzi. Więc wymieniam te żarówki. One są wciąż dobre. Tu jak dotkniecie tłuszczem z palca na przykład, to poświeci tydzień czasu i koniec. Jak kupujecie nowe żarówki, takie ksenony, to są bardzo drogie żarówki, to patrzcie, czy to jest produkt oryginalny i czy ma plomby oryginalne, bo to nie są takie, wiecie, zwykłe żarówki z CPN-u. Ja je otworzę. Tak wygląda nowy ksenomorf, czysty. Ubieram rękawiczki do montażu, żeby przez przypadek nie dać im tłuszczu. Nowy ksenomorf. D3S 35 W. Bez rtęci. Wiecie, muszę się tu zaprzeć. Że ładnie wszedł, o.
motylkami później zatrzaskujemy. Rękawiczki jeszcze sobie ściągnę. Jeszcze sprawdzę motylki jeszcze raz. Ekstra. Wkładamy wtyczkę. Już mamy nowego ksenomorfa włożonego. Teraz wkładamy. Zatrzask tu się zatrzaskuje. Wkładamy wpierw wtyczkę. I tą blokadę. I mamy jedną żarówkę, znaczy się żarnik ksenonowy wymieniony. Teraz druga strona. Odbezpieczamy ten bezpiecznik. Wtyczkę. Wyciągnięcie wtyczki to jest chyba najtrudniejszy tutaj, najtrudniejsza operacja z tych operacji, ale jest bardzo prosta. Sprawdzam, czy tutaj filtr od jednej turbosprężarki, czy tu go nie przetarł, ale nie przetarł go. O. O, i wszystko jest. Drugą żarówkę wymieniamy tak samo, czyli blokada. Są, na wtyczce są tutaj dwa zatrzaski. Cyk. Wtyczka jest. Później te motylki dwa. I wyciągamy ksenomorfa. Ten też tutaj ma takie ślady, wyżarzania jakieś. Ale wciąż świecą. Rękawiczki. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś po prostu dotknął żarnik. Element ten żarnik. Mek. Ładnie się zatrzasnęła.
Trzeba sprawdzić, czy dobrze wszystko jest. Bo jak tam wpadnie trochę syfu, to już do widzenia. Tu się zatrzasnęło. Dajemy wtyczkę. Zatrzaskujemy ten zatrzask. Odpalam bestię i wyłączę ksenony. No jest jeszcze dzień, nie będzie widać, ale już będę widział poprawę. Start your engine. Zobaczymy w nocy, jak będą świecić lepiej. Moja żona mi powie, jak to będzie świecić. Jak chcecie film z wymiany akumulatora, bo będę też wymieniał na zimę, to dajcie znać. To wam pokażę, jak ciężko wymienić w nim akumulator.